Dzień dobry, dzisiaj będzie kolejny vlogunia. Oczywiście wstałam, wszyscy jeszcze śpią. No nie wszyscy, bo Misiu już wędruje z pieskiem na podwórku. Spędziłam wczoraj fantastyczny dzień. Co prawda od Bobu troszkę mieliśmy rewolucję w nocy i nie było już tam tak do śmiechu. Taki żarcik, wiadomo. Dzisiaj patrzę, że bardzo dużo osób było zadowolonych z tego filmiku, że jednak są potrawy i że są osobno. Bardzo się cieszę, bo jestem pod wrażeniem. Ja będę pokazywała takie potrawy kolacyjne. Czasami nawet pokażę zwykłe parówki, tak dla śmiechu, tak dla jaj. Po prostu, co jadamy na kolację. I nie będzie to codziennie dawany filmik, ale na pewno na 100% pojawi się chociażby raz w tygodniu. To będzie na pewno. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, ale tak na 100% będzie jeden. Bardzo się martwię o jedną widzkę moją. Bardzo się martwię. Nie mogę się z nią skontaktować. No martwię się. Także mam nadzieję, że szybko sprawa się wyjaśni i nie stało się nic złego. Teraz piję kawusię, zaraz muszę jechać po torta dla mojej szwagierki, takiego zwykłego mrożonego, bo ona miała urodziny wczoraj i była na Majorce. Dzisiaj ją trzeba odebrać z lotniska, a ja chcę mi taki torcik niespodziankę kupić, tak żeby mogła stłuknąć świeczuszkę i można było jej złożyć życzenia, także muszę się wybrać. Okej, to by było na tyle na razie. Do zobaczenia później. Buziaczki, pa, pa. Nie ziewałam. Szaro, buro i ponuro. Ja w swoim seksownym starym kapturkiem piję sobie kawusię. Druga się robi. Tak dwie rano pijemy. Później pijemy tylko już herbatę, przynajmniej ja. Jeszcze czasami trzecią po południu. Bardzo dużo piję napoi ciepłych. Zrobiłam sobie maseczkę na włosy i zaraz będzie wcierka tym płynem. Słuchajcie, powiem wam, no widzę bardzo dużą zmianę, bardzo, bardzo dużą zmianę. Ja nie trzymam tego ręcznika tak długo, aby mi tylko ta, wiecie, ta woda pierwsza. Coś chciałam powiedzieć. Najgorsze jest mycie głowy i rozczesywanie włosów na mokro. Wtedy leci niemiłosiernie dużo włosów nadal. Aczkolwiek jest poprawa, jest duża poprawa. Ja w ogóle robię taki mały test. Wczoraj wieczorem się czesałam. Wiadomo, się czeszę po przebudzeniu, później tam po południu i jeszcze wieczorem. Co, kotek? A nic. Co byś chciał? A kawę mi zabierasz. Nowiutko mi robi kawę, także... taki testik robię i zatrzymałam kępkę włosów z wieczora. No nie będę trzymała cały dzień swoich włosów, ale z wieczora, z wieczornej pielęgnacji, z wieczorowej pielęgnacji zatrzymałam i zaraz po umyciu włosów, jak je wysuszę troszkę, to też wam pokażę, ile to jest. I słuchajcie, moim zdaniem jest to naprawdę dobry produkt, ale czekajcie, ja tak są, wiecie, zajęta jestem troszkę, nie? Trzeba coś robić i też z wami się skontaktować, bo to tak nie wypada inaczej. Vlogasek musi być. No i zgubiłam wątek. Dobra, wrócę do tego, że dałam wczoraj tą sałatkę, nie? Dałam. I 21 palców w górę na sałatce. Jesteście debeściaki. I 41 palców na vlogu. No, kocham was. Normalnie was kocham, kocham, kocham. Jak mówię trzy razy kocham, to kojarzy mi się z Korą. A, nie muszę dzisiaj robić obiadu, bo mamuśka dzwoniła do mnie, że... No bo przyjeżdża brat z szwagierką właśnie i zaprosiła nas na obiad. Także dzisiaj nie gotuję obiadu, a że ma rosół, no to tak czy inaczej. Super, i później trochę posiedzimy, zjemy torta, którego kupię, właśnie muszę zaraz pojechać po śniadaniu i co? I później na jakiś spacer raczej nie, bo
No zobaczcie, jaka jest pogoda. Myślałam, że się to rozpogodzi, że będzie inaczej. A to nie zapowiada się zbytnio fajnie. Chmurzyska, chmurzyska, jeszcze raz chmurzyska. Może gdzieś się wybierzemy na krótki plac zabaw, na 15-20 minut. No nie, no pół godziny, godzinę. Słyszę, że gada, serce mi się jak wymodził. Wow. Rzutkiewki mi zużyłeś, żartuję. No jedną tylko. Ale pachnie. No to nakładaj. Lekka. Widzicie? Jaki kucharz? Normalnie gotowanie z miśkiem. Gotowanie z miśkiem mówi. Także fantastycznie. Smakami narobił. Mogłeś zdjęcie na Instagrama zrobić. Za późno pewnie już. Dobra, także super. Dzisiaj też będzie nagrany posiłek. Chodzi mi o kolację. A teraz odpiszę na komentarze i no i muszę zrobić sobie twarz, wysuszyć włosy i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj muszę się wybrać jeszcze po ten tort. Także na pewno was zabiorę ze sobą, ale nie będę pokazywała ludzi i nie będę tak pokazywała wszystkiego, tylko powiem tam na przykład dwa słowa, jak będę, nie wiem, tort, czy może nawet nie wezmę kamery, nie wiem jeszcze. Bo oni nie lubią się nagrywać, także ani zdjęć robić gdzieś tam publicznie, więc nigdy tego nie robię. Nawet jak jest jakaś impreza urodzinowa czy coś, to chyba już zwróciliście uwagę, że raczej na zdjęciach jestem ja albo ktoś z mojej bliskiej rodziny, czyli z mojej Fantastic Four. Ale mi napachnie tym. Dobra, pszczółki moje drogie, do później. Pa, pa. Będę teraz wcinać, zobaczcie jakie mistrzostwo. Piesek jak zwykle już przyszedł tutaj, zapachy go przyciągnęły, a ja zabieram się do wcinania i mam godzinę na to, żeby się wyszykować. Nawet nie całą godzinę, bo Misiek będzie potrzebował auto, żeby jechać na lotnisko po nich. Także dobra, zmykam, to później, pa pa. Jest strasznie ciemno, ja mam włosy wysuszone tak tylko powierzchownie, ja nie mam czasu na to, muszę jechać do sklepu. Czas mnie nagli. Mały tam wariuje. Ale o co mi chodzi? Także na mokro, no na pół mokro czeszę te włosy. Także ja je w tym momencie bardzo szarpię. Nie powinnam, ale no cóż. Tak jak mówiłam, na mokro leci mi tych włosów bardzo, bardzo dużo. Jeszcze ja je suszyłam. Teraz wam pokazuję tak. Jezus Maria, mnie to denerwuje. Dobra, tyle, tak? Tyle jest tych włosów, jak paznokieć powiedzmy. O. Z wczoraj wieczora, a tu mam na szczotce włosy po myciu i suszeniu i są jeszcze mokre. Kulkuję je, wiadomo. I tych włosów jest, powiedzmy, na dwa palce. To nawet nie. Także zobaczcie, dla porównania. To i tak myślę, że tyle to, co to jest. No, także działa, ale jedna z was mi pisała, przepraszam, ja nigdy nie wiem ników, nie pamiętam, jakbym miała wszystkich zapamiętać, no przepraszam, nie pamiętam po prostu. Chodzi mi o to, że jedna z was pisała, że używała takich ampułek i jak przestała, to problem nawrócił. I mam nadzieję, że to u mnie, że mnie to nie spotka, a jeżeli tak, to będę musiała kupywać po prostu i stosować cały czas to. Zrobiłam sobie dzisiaj maseczkę. Maseczkę tą, co jest i do włosów, i do buzi. I słuchajcie, te włosy są takie tępe i takie grubsze potem. Nie podoba mi się efekt, jaki daje ta maseczka na włosach, ale podoba mi się, że te włosy wydają się, jakbym miała ich dużo, dużo więcej. I robię sobie
raz w tygodniu tą maseczkę na włosy także. Co prawda lepszy zadowalający efekt jest, jeszcze włosy wyciągam, zadowalający efekt jest na twarzy, jeżeli chodzi o tą maseczkę. No dzisiaj będzie bardziej pogadankowy vlog, ale dzisiaj coś nagram wieczorem wam. Dobra, ja się zbieram do sklepu i później się z wami połączę. Dobra, kupiłam torcik taki, pokazuję wam, do tego świeczuszki do dmuchania. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy. Zobaczcie jaki fajny, jaka fajna kartka. You know you're getting older, then your shoes get more and more musisz wypełnić kwestionariusz, w której grupie wiekowej jesteś, że twoje buty z czasem stają się bardziej wygodne niż ładne. Że płaci, wszystko przeliczasz na kremy przeciwzmarszczkowe. Dobra kochani, także to i słuchajcie, małemu jeszcze kupiłam czekoladki na później i lałży tam do poczęstowania. I kupiłam tym razem niebieskie. Zakochałam się w tym produkcie, daje mi komfort prania i 3 funty kupiłam. Kupiłam i będę chyba to kupować. Sprawdziło mi się i nie mam pieniędzy, ale na takie rzeczy można zaoszczędzać na czym innym, żeby kupić to, bo jest naprawdę warto. Okej, idę się malować, bo czas mnie nagli. Pa, pa. Trochę wam pokażę mniej więcej jak wyglądam. No tak. Może tak będzie widać. Nie patrzcie na bałagan z tyłu, bo jeszcze się nie przygotowałam. Makijaż. Śmiesznie tak do lustra. Serduszko, ta bluzeczka, sweter i zwykłe czarne leginsy. Także tak się prezentuję na urodziny. Teraz muszę jeszcze tu zrobić porządek. Zabieram sobie spinkę, muszę wypełnić kartkę, zanieść do szafki, posprzątać i czekam na to, żeby przyjechali i wybieramy się już do mamy. Zabieram kamerę, ale nie wiem, czy coś nagram, więc musicie zrozumieć niektóre rzeczy, że no nie wszyscy, nie, to nie, że nie wszyscy chętnie dają się filmować. Także dzisiaj pełny ostry makijaż. Może tak, czekajcie. Nie wiem, jak, na ile to będzie widać. No nie nagrywam nigdy tak. O. Coś mi się wydaje, że dzisiaj zapalę. Miałam o tym nie dyskutować, ale no nie jestem taka twarda. No przykro mi. Okej, okay. No dobra, do później, robaczki. A w ogóle mam 425 subskrybentów. Uhu. Oje. Yeah. Aha. Aha. Super. Coraz lepiej. I mam z kim pisać, i odpisywać, i... Ja tak. Nie umiem do lusterka. Jakoś tak głupio się czuję. Tak do lepszego światła. Dobra, do okna. O. I teraz widać, że mam fajny makijaż. To serduszko tak mi się podoba. A włosy mam dalej mokre. Nie robię z nimi nic. Nie stylizuję, nie prostuję. Nie miałam dzisiaj oliwki. Miałam tylko dzisiaj... nie miałam olejku dzisiaj na włosach. Miałam tylko tą maseczkę. Włosy są takie tępe po tym. Ale wydają się miękkie i tak jakby było ich więcej. Co prawda są jeszcze mokre. Okej, ja muszę tą kartkę wypisywać, bo zaraz przyjdą i powiedzą: a ty znowu nie gotowa? Tak powiedzą.
Dobra, do później. Buźkę. Dobra, ja muszę się pochwalić, co dostałam od brata. To będzie takie śmieszne trochę. Dla kogo śmieszne, to śmieszne. No dla mnie śmieszne jest. Zjedliśmy już obiad, teraz będziemy mieli sobie tutaj poczęstunek, ale chodzi mi o to, że... Patrzcie na to. Taki ładny magnes. I taki ładny otwieracz. Tadam. Prawda, że fajny? Urodziwy. Taki mieści się do ręki ten otwieracz. Tak. Majorka. Keniu, mógłbyś trochę przy... Lewe jest twoje. Dziękuję. Czekaj, mamo, bo ja tutaj... A z prawej jest mięci. Ale ją trzeba zaparzyć. No nie trzeba. Przykryć ją trzeba. A. Mhm. Dobra, dostaliśmy herbatkę i ja przyniosłam. Będziemy. Nagraj Laurę. Nie, bo Laura leży, jej tyłek widać. Dobra, kochani, także ja tu sobie siedzę. Russell, przestań. Siedzę i zaraz będziemy sobie. Pijcie, odpoczywać i odezwę się do was już z domu ode mnie albo ze spaceru, będziemy zdjęcia oglądać, także zasłonili mnie, ja tu nagrywam, gadam do ludzi, wzięli mnie, zasłonili, przekrzykują. Dobra, pa, do później. Ciągać jeszcze czy co? No nie, może wyciągnąć, ja chciałam pokazać, jaki torszt kupiłam dla Moni. Tak wygląda i tak ze świeczkami, ale już wmuchnęła. Zdjęcie już możesz. Zdjęcie będzie ewentualnie na tym. Na. Nie ewentualnie, tylko już jest na Instagramie. No, także dzisiaj u mamuśki sobie pojedliśmy, a tam z tyłu mamuśka. Ha, złapała się. Cześć. Widzicie? Pomachała. Nawet pomachała. Nawet mama pomachała. Bo mówi, że się złapała. Dobra, no to do później. Dobra, będziemy sobie pić jakiś trunek. A jeszcze no jakieś ziołowe. Bo ja widziałam jak w samochodzie, nie? Do Maćka. Mówiłem, zobacz, Maciek. Dobra, lej. Super. Lej ojciec. Lej ojciec, ja tu na wizji będę ten mówić, jaki to ma smak. Dużo mi polej. Albo nalej wam, a resztę mi dajcie. Po pizzę? Ta butelka też ma zielony kolor, nie? Daję tak, aha, trochę spróbuję, bo nie chcę tutaj ten. Monia, twoje zdrowie. Zdrowie. Ładnie wygląda. O Jezu, nie? Wiecie co, jak krople żołądkowe śmierdzi. Aha. A Macia mówi, że te cukierki z Lidla. Wiem, właśnie też były te cukierki w Polsce anyżowe. Anyżowa to jest no. Grecka, nie? Ja nie mówię o takim anyżu jak uzo, bo ty teraz mówisz o uzo. O jest też. Ale to też jest ten. A to też jest anyżowa. Słodka anyżowa. 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 Działa. Działa. Twoje nowyczko. Szałwia jakieś tam. Ale wasze zdrowie. To na włosy dobre. Nie słyszę, nie słyszę. Dobre. A dużo się nie da tego wypić. Kieliszek i koniec. Ile wypiliście? Każdy pojedzie. Ja tylko pół. Słyszę. Dobra, do później. Pa, pa. Dobre, ale smakuje tak. Anyż, zioła i coś jeszcze. Do obiadu albo coś, to tak. Dobra. Pozbyliśmy się dzieci. Dzieci zostały u mamy. My wróciliśmy do domu, bo tam jeszcze mają przyjechać od Moni z rodziny, ale już jest późno. Ja muszę jeszcze Miśka obciąć, muszę filmik zrobić. Pranie wstawiłam jeszcze. Jest godzina 26. Jest trochę spraw do pozałatwiania, więc już wróciliśmy do domu. Ja zaraz pościągam biżuterię i
zabieram się do zrobienia filmiku. No i tyle, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście chociaż troszkę czas z nami, z naszą szaloną rodzinką. I do zobaczenia jutro. Jutro przypominam Wam o tym, że będzie Q&A. I zapraszam Was bardzo serdecznie oczywiście do kciukowania, komentowania i pisania i zadawania nowych pytań. Do zobaczenia jutro. Pa!